okna dachowe. Nieodzowny element każdego poddasza. Doświetlają wnętrza, zapewniają domownikom świeże powietrze. Chronią przed chłodem i warunkami atmosferycznymi. Dziś zobaczymy, w jaki sposób są produkowane. Odwiedzamy fabrykę Velux. To założyciel właśnie tej firmy był pierwszym na świecie konstruktorem okien do poddaszy. Zakład w Namysłowie zatrudnia 800 pracowników. Jest jednym z największych pracodawców w regionie. Stale staramy się poprawiać nasz park maszynowy, udoskonalać sprzęt i stanowiska pracy, przez co z jednej strony poprawiamy wydajność, ale z drugiej strony redukujemy hałas i zwiększamy ergonomię. Większy, lepszy poziom ergonomii oznacza dla nas możliwość zatrudniania kobiet. W tym momencie 36% załogi stanowią kobiety i w dalszym ciągu jest to dla nas priorytet, aby ten współczynnik się zwiększał. Zobaczmy zatem, jak wygląda praca zakładu. Przyjrzymy się dziś produkcji okien drewniano-poliuretanowych. Surowcem potrzebnym do produkcji jest drewno sosnowe, które najpierw trafia na linię rozkroju. Tu uzyskujemy kilka długości, potrzebnych w danym momencie do produkcji. Jednocześnie powierzchnia drewna jest wyrównywana. Następnie drewno trafia na linię do laminacji. Tu łączone są kawałki drewna modyfikowanego termicznie z drewnem, które nie podlega modyfikacji. Drewno poddane obróbce termicznej posiada lepsze właściwości izolacyjne. Jego wilgotność jest nawet 50% mniejsza. Z kolei drewno niemodyfikowane termicznie jest bardziej elastyczne. Dlatego obydwa rodzaje są ze sobą łączone. W ten sposób powstaje komponent do produkcji skrzydła lub ramy, który podlega dalszej obróbce. W maszynie do profilowania wykonywane są wycięcia niezbędne do połączenia elementów, z których zostanie złożona rama lub skrzydło. Po kilku etapach profilowania nawiercane są otwory potrzebne do montażu kolejnych komponentów. Z tak przygotowanych elementów składana jest rama oraz skrzydło, które następnie oblewane są ciśnieniowo wytrzymałą i w pełni odporną na wodę powłoką poliuretanową. W ten sposób uzyskujemy monolityczną bryłę, łatwą do utrzymania czystości i niewymagającą konserwacji. Po oblaniu poliuretanem rama sezonuje przez 72 godziny. Po tym czasie trafia do lakierni, gdzie uzyska biały kolor. Lakierowanie odbywa się metodą elektrostatyczną. Najpierw robot nakłada warstwę przewodzącą, a następnie poprzez turbiny nanoszona jest farba naładowana elektrostatycznie. Pomalowane elementy sezonują przez około 6 godzin, a my zaglądamy jeszcze na linię do produkcji oblachowania. Tutaj z taśmy aluminiowej produkowane są okładziny, które chronią okno przed działaniem warunków atmosferycznych i odprowadzają wodę deszczową oraz śnieg poza obrys okna. Czas już na montaż. W ościeżnicy montowane są uszczelki obwodowe, zawiasy obrotowe oraz poliester ekspandowany, poprawiający izolacyjność. Na stanowisku obok w skrzydle założona została klapa wentylacyjna. Montowany jest zamek umożliwiający otwieranie i zamykanie okna. Następnie skrzydło łączone jest z ościeżnicą. Dalej montowana jest szyba i aluminiowa okładzina. W sumie okno składa się z około 200 elementów. Gotowe okna pakowane są do kartonów, a z nich układane są paczki po 7 lub 14 sztuk. Kontrola jakości odbywa się na każdym etapie produkcji. Na koniec sprawdzane są gotowe produkty, badane są m.in. ich wymiary. Produkujemy z dokładnością mniejszą niż 7 mm, czyli wymiar, który odpowiada wielkości mniejszej niż główka od szpilki. Dla procesów specjalnych oraz dla cech bardzo złożonych i krytycznych używamy specjalnych narzędzi pomiarowych oraz specjalnych metod. W fabryce Velux w Namysłowie produkowanych jest około 230 kombinacji okien do poddaszy. Fabryka jest jedną z największych i najnowocześniejszych w całej grupie.